Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich szanownych widzów, którzy oglądają ten film. Ja nazywam się Michał Pudło, a to będzie 6. odcinek z serii Zagrajmy w Gothic 3. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do oglądania, komentowania i subskrypcji mojego kanału, jeśli jesteście nowi. I tutaj kontynuujemy sobie grę. Teraz może nauczymy się... Nauczysz mnie walki? Nauczymy się może parowania ciosów tarczą. Naucz mnie parowania ciosów tarczą. Droga tarczy to droga żołnierza. Posłuchaj, tarcza to twój najlepszy przyjaciel. Zawsze miej ją przy sobie. Ochroni cię przed większością ataków. Nawet przed strzałami. Aha, jeszcze jedno. Tarczy nie nosimy na tej ręce, którą trzymamy broń. No tak, to chyba oczywiste. Dobrze, teraz może sobie kupimy jakąś zbroję w końcu. Jasne. A później, później pomyślimy, co dalej działać. Chyba nie chcę tego słyszeć. Pomyślę o tym. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Ale nadal mi się to nie podoba. Pewnego dnia może tego się skończyć. Tutaj na górze powinien być handlarz, który nam sprzeda pancerz. No to mamy problem. Jasne. Czemu nie? Dobrze, handlujemy. Pokaż mi swoje towary. Wiem, człowieku, wiem. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Nie ma mowy. Najpierw musisz udowodnić, gorzej że jesteś godzien. Nie może. Jesteś w porządku. Dobrze. Jasne. Czemu nie? Okej. A tarcza ile kosztuje? A to może tarczy na razie... Może mamy już jakąś. Jakbyśmy nie mieli dość problemu. Ale jest zużyta. To może jakąś zdobędziemy. Może się jeszcze prześpimy. Może sobie wpadniemy zajrzeć do Ardei. Sam nie wiem, ci to powiedzieć. Mamy oko na wszystko. Dobrze, że buntownicy już tu są. Mam nadzieję, że orkowie zostawią nas jeszcze przez jakiś czas w spokoju. Dobrze, i teraz zajrzyjmy sobie do latarni morskiej. Dobrze ci radzę. Tylko przestań się obijać. Aha, założymy sobie pancerz, przecież kupiliśmy zbroję. Może lepiej nie zrobić. O, właśnie. Tu jeszcze mamy jakieś pierścienie obrony przed strzałami. Też sobie założymy, na razie i tak nie mamy nic innego. Dobra. Dobrze ci radzę. I trochę sobie pozwiedzamy okolice, może znajdziemy coś ciekawego. Może jakieś wilki upolujemy, ścierwojady. Tak, i z tego co pamiętam, latarnik ma problemy z bandytami. No to zajmiemy się może teraz tymi bandytami. O, jest kropnica, taki schowany. Prawie. Spróbujemy go z kuszy zdjąć. Dobra, zdjęty. Możemy coś z niego wydobyć? Żądło, no to dobrze, zawsze coś.
I tutaj powinni gdzieś być ci bandyci. Dobrze, zapisujemy. Zaraz upuszczę ci krwi. Dobrze, czyli to już wszyscy. Oczywiście wiadomo, trzeba wszystko pozbierać. Za ciężkie. Dobra, coś tutaj jeszcze będzie? Jakieś zwierzęta, wilki? A, ścierwojady są. Dobrze, to biegnijmy do latarnika teraz. I pasuje niedługo wyruszyć do kolejnego miasta, do Montery. Dobrze, jest nasz latarnik. Ahoj, marynarzu! Żeglujesz ku wspaniałej przygodzie? Masz tu niezłą wieżę. Masz tu niezłą wieżę. Tak, w sam raz dla takiego starego wilka morskiego jak ja. Ale wierz mi, to niebezpieczna okolica. Wszędzie pełno szczurów okrętowych. Nie dadzą staremu wilkowi morskiemu odrobiny spokoju. Widziałeś jakichś orków może? Widziałeś jakichś orków? Niech mnie uchowają niebiosa. Mam nadzieję, że mają lepsze zajęcia niż straszenie biednego starca. Podobno wziąłeś złoto od buntowników. Podobno wziąłeś złoto od buntowników. Tak. Chyba mogę ci zaufać. Mam ich zawiadomić, kiedy zobaczę następny okręt. Chyba wciąż liczą, że któregoś dnia nadejdzie pomoc z morza. To daj mi złoto buntowników. Daj mi złoto buntowników. Tak, jasne. Na co staremu marynarzowi tyle złota? Ale obiecaj mi, że go nie roztrwonisz. Te szczury okrętowe nie będą cię już więcej niepokoić. Wiedziałem, że mi pomożesz, marynarzu. Nie mam zbyt wiele, ale przyjmij tę nagrodę. Trzymaj się! Pokaż mi swoje towary. No dobrze, takiego ciekawego nic nie ma, ale może wytrychy sobie kupimy. Może kilof się przyda. Okej. Okay. Teraz pasuje wyruszyć do Montery. Do kolejnego miasta, to w takim razie może teleportujemy się do Redok. Dobrze, i idziemy sobie do Montery. A tutaj jeszcze wilkiem zajmiemy się po drodze. Montera to już będzie takie większe miasto. To już będzie chyba na kilka odcinków. Wiadomo, żeby nie było zbyt długich odcinków. Tu jeszcze powinniśmy spotkać jednego handlarza, któremu trzeba będzie oddać oliwę do lamp. Gdzieś tutaj powinien być, o ile pamiętam. Właśnie jest. Za późno. Wszystko przepadło.
Jaki masz kłopot? Jaki masz problem? Spójrz na bałagan na tej drodze. Bandyci zabrali mi wszystko, co miałem. Przeklęty Ortega i jego gang brudasów. Co ci zabrali? Byłem w drodze do Ardei z 5 skrzyniami oliwy do lamp. Bandyci Ortegi zabrali wszystkie skrzynie. Jestem zrujnowany. Ale ja odzyskałem właśnie dla ciebie tę oliwę. Odzyskam dla ciebie tę oliwę. Niepotrzebnie rozbudzasz moją nadzieję. Już się z tym prawie pogodziłem. Ale jeśli faktycznie zdołasz odzyskać moją oliwę, hojnie cię wynagrodzę. Dobrze, proszę, twoja oliwa do lamp. Oto twoja oliwa do lamp. Naprawdę? Dziękuję, nieznajomy. Nigdy ci tego nie zapomnę. Przyjmij to w nagrodę za swój bezinteresowny uczynek. Natychmiast wyruszam do Ardei, zanim znów ukradną moją oliwę. No ale Ortega już nie żyje. Ortega, przywódca bandytów, nie żyje. Naprawdę? To dobre wieści. Orkowie w zupełności wystarczą. Czemu dręczą nas jeszcze bandyci? A co masz na sprzedaż? Pokaż mi swoje towary. A w sumie wytrychy może. Dobrze, i teraz idziemy prosto do Montery. Montera w tamtą stronę, dobra. O, coś nas atakuje. Dzik. Dobrze, ale już mamy go z głowy. Dobrze, chodźmy dalej. Goblin. Tutaj przy okazji wykonamy sobie kolejne zadanie dla buntowników. Chodzi o to, żeby pozbyć się goblinów z tej jaskini. Oj. Nie w ten sposób. Dobrze, teraz tutaj sobie pozbędziemy jeszcze tych goblinów. Chyba 2 zostały już tylko. Tak, dokładnie. Zadanie wykonane. Zobaczmy jeszcze, czy możemy coś zabrać. Tutaj nic takiego. Jeszcze tutaj ten kufer sprawdźmy. I dalej w drogę do Montery. Mamy tutaj obóz buntowników.
stój! Ani kroku dalej! Spokojnie, nie chcę ci zrobić krzywdy. Najnosa! Myślałem, że jesteś jednym z tych orkowych najemników. Nie boisz się, że orkowie cię złapią? Orkowie są nieuważni i hałaśliwi, kiedy przemierzają lasy. Słyszę ich z odległości pół mili. Jedyne, co mnie niepokoi, to plaga tych cholernych goblinów. Bardziej się boisz goblinów niż orków? Boję się? Ja się wcale nie boję. Gobliny podkradają się w nocy do obozu i zabierają wszystko, co znajdą. Gdzieś niedaleko musi być gniazdo tych tchórzliwych stworzeń. Zabiłem te tchórzliwe gobliny. Nie obdarły cię żywcem ze skóry? No cóż, widzę, że masz talent. Zasłużyłeś na te 100 złotych monet. Opowiedz mi o tej okolicy. Jesteśmy w kompletnej głuszy. Nie ma tu żadnych miast. Łańcuch górski na północy oddziela wybrzeże od krain centralnych. Podążaj ścieżką na zachód, a dotrzesz do Monterey. Jeśli oczywiście bandyci nie poderżną ci po drodze gardła. Chcesz trochę pohandlować? Zależy, co masz do zaoferowania. Dobrze. To idźmy dalej do Montery. A tu jest jeszcze jakiś kufer. To nic nie da. Aha, coś nas atakuje. Znowu G. Dobra, i tutaj będą bandyci. Albo jeszcze nie tutaj, może trochę dalej. Kolejny G. I już powinniśmy zbliżać się do... O, jest tutaj. Topielec, zapisujemy. Tutaj jest jakaś farma, jeszcze nie Montera, ale... Jakaś farma właśnie. Zaraz. Nigdy cię tu wcześniej nie widziałem. Nie mów, że udało ci się prześliznąć obok orków. Ja tylko tędy przechodziłem. Wyglądasz, jakbyś coś knuł. Zgłosisz się w ciągu 3 dni do Marika, przywódcy najemników w Monterze, albo będziesz miał kłopoty, jasne? Dobra. Jak mogę się dostać do Montery? Jeśli udasz się ścieżką na północ, dotrzesz tam szybciej, ale na pewno zaatakują cię bandyci. Lepsza jest ścieżka na zachód. To dłuższa droga, ale mniej niebezpieczna. Rozumiem. Dobrze, to chodźmy do tej Montery.
tutaj jest obozowisko bandytów. Zapiszemy sobie. Rozerwę cię na strzępy! Może po prostu przebiegniemy, a zajmiemy się nimi później. Ani kroku dalej! Zgubimy pościg i później się nimi zajmiemy. Żeby nie przedłużać niepotrzebnie już tego odcinka. Dobrze, i tutaj mamy właśnie Monterę. I dzika. Dobrze, dotarliśmy do Montery i mamy zgłosić się tutaj do przywódcy najemników, do Marika. On będzie gdzieś tutaj. Chyba tutaj. Marik, no cześć. Zgubiłeś się? Zakładam, że strażnicy nie bez powodu stoją przy bramie zamkowej. O nie, nawet nie próbuj wejść na dziedziniec zamkowy. Orkowie zaatakują każdego obcego, którego tam znajdą. Jak to? Jeśli chcesz, żeby cię zaakceptowali, musisz się zasłużyć dla miasta. Tylko wtedy będziesz mógł swobodnie poruszać się między nimi i rozmawiać z ich przywódcą. Brzmi znajomo. Kim w ogóle jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Marik. Jestem przywódcą i trenerem najemników w Monterze. Jeśli będziesz się tu awanturować, odpowiedzialność spadnie na mnie, a tego byś nie chciał. Jasne? Dobrze, to w takim razie masz dla mnie jakąś pracę? Masz dla mnie coś do roboty? Tu w Monterze zawsze się znajdzie zajęcie dla najemnika. Ale dla ciebie mam bardzo szczególne zadanie. Prawie nikt cię tu nie zna. To ci daje sporą przewagę. To znaczy? Mogę cię wykorzystać przeciwko moim ludziom, a oni się nie zorientują. Nie ufasz własnym ludziom? Nie ufasz własnym ludziom? Czemu jesteś taki zaskoczony? Rozejrzyj się dookoła. Ci kretyni myślą tylko o własnym zysku. Gdybyśmy trochę bliżej współpracowali z orkami, lepiej by się nam wiodło w Myrtanie. Rozumiem. Chcesz, żebym został twoim szpiegiem? Daj spokój. Uważasz, że to poniżej twojej godności? Właściwie to chyba nie masz wyboru. Dobrze, w takim razie no, będę dla ciebie pracować. Dobrze, będę dla ciebie pracować. Mądra decyzja. Więc nie traćmy czasu. Dobrze. Na czym dokładnie ma polegać moje zadanie? Ostatnio w Monterze i na farmach dzieją się dziwne rzeczy. Kradzieże zbiorów, ucieczki niewolników, najazdy i tak dalej. To wszystko śmierdzi mi buntownikami i zdradą. Chcę, żebyś sprawdził, kto z moich ludzi jest godny zaufania, a kto nie. Oprócz złota zdobędziesz też sławę. No i nauczę cię walczyć. Będę w swojej chacie, przy zachodnim wejściu do miasta. Jak mam sprawdzić lojalność twoich ludzi? Nie wiem. Rozmawiaj z nimi, pracuj dla nich, nawiąż przyjaźnie. Jak to zrobisz? To nie twoje zmartwienie. Zrozumiałem. Zobaczę, co się da zrobić. A wiesz coś na temat Xardasa? Wiesz coś na temat Xardasa? Tak. Zdołał powstrzymać wojnę. Unicestwienie magii runicznej było dobrym pomysłem. To geniusz. Cieszę się, że nie jest moim wrogiem. Chyba lubisz Xardasa. To chyba trochę za dużo powiedziane. Prawie nic nie wiem o tym magu. Ale podoba mi się pomysł ostatecznego zakończenia walk pomiędzy orkami i ludźmi. Xardas odgrywa tu kluczową rolę. Ma wielkie plany względem orków. Jakoś mnie to nie uspokaja. Twoja sprawa. Mimo wszystkiego, co o nim mówią, Xardas wciąż jest tylko człowiekiem. Gdzie znajdę Xardasa? Nie wiem, gdzie zamieszkał mag.
Ponoć tylko szamani orków znają miejsce jego pobytu. Z tego co wiem, najważniejsi szamani orków przebywają w Geldern i w Silden. Ale nie jestem tego absolutnie pewien. W końcu jestem tylko człowiekiem. Kazał mi się do ciebie zgłosić dość niesympatyczny najemnik, niejaki Domenik. A tak, kazał ci tu przyjść? Aha, no i przyszedłeś. Co do najemników? Ten śmierdzący leń wciąż jest mi winien daninę ze swojej farmy. Powiedz mu, żeby zapłacił. Albo inaczej z nim pogadam, jasne? Dobrze, to w takim razie w tym odcinku będzie już na tyle. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, komentowanie i ewentualne subskrypcje. Zapraszam oczywiście do oglądania innych moich filmów. Cześć!